No, ten to jest fajny, idzie pod prąd. Na pewno mały nie jest, jak ostatnio. Kurczę, już taki byłem zmęczony, przysypiałem. Ale wędeczka gniesie, kurde. Coś niesamowitego. Myślałem, że to uwad. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, znowu są klenie grane. Znowu jestem nad rzeką w Krą, no i będę próbował łowić piękne kluchy. Jak wyjdzie, to zobaczymy, bo byłem już w jednym miejscu. Niestety przybiegł jakiś rolnik i mnie wygnał, bo wiecie, nie będziesz mi tu jeździł po polu samochodem. Nic nie robię, nie śmiecę, no, ale tacy rolnicy niestety są. No i dobra, kochani, pakuję tutaj sprzęt, rozrabiam chlebek, zanętę, idę w te krzaki i mam nadzieję, że dzisiaj bardzo ładnie połowię. Także nie przedłużam, zachęcam do subskrypcji, oglądajcie też te filmy do końca, bo to jest bardzo ważne dla algorytmu YouTube'a, a ja się biorę za wędki i lecę w te krzaki próbować łowić klenie. No i dobra, chlebki gotowe, jest podbierak i jest wędka i idziemy. Tutaj od razu jest rzeka, mam nadzieję, że zaraz żaden rolnik mnie nie wygna. No i jak widzieliście, miejscówka całkiem fajna, niestety blisko koło drogi, ale w trakcie wędkowania będę schodził coraz niżej i będę się oddalał od tej drogi, także będzie na pewno bardziej komfortowo dla mnie, no i bardziej cicho. Zobaczymy. Trzeba próbować, kombinować, jak będzie, tak będzie. Nie ma co tutaj jakoś specjalnie się rozwodzić nad tym, po prostu trzeba łowić. Pierwsze miejsce chyba okazuje się lipą, ale pokażę Wam przynajmniej, jak się zakłada chlebek na haczyk. Mamy tutaj haczyk, mam nadzieję, że widzicie, i kawałek chleba. Z chleba urywamy taki oto fragment. O, widać, tak, taki. Po czym z jednej strony ten fragment zagniatamy i zagniatamy go z jednej strony przy haczyku. I przy łopatce dogniatamy tak, aby to objęło łopatkę i wtedy nie spadnie. Wtedy mamy coś takiego i coś takiego, jak sobie spływa, to klenik to łapie. No i potem sobie to rzucamy do wody. I spływa. Patrzę się tam na górkę, bo znowu ci ludzie już z górki mnie obserwują. Wiecie, no to są jednak wioski trochę oddalone od Warszawy i tutaj ci ludzie na każdego przyjezdnego patrzą się jak na potencjalnego złodzieja. Pierwsze miejsce okazało się lipą, ale nie ma co się poddawać, to jest taki standardzik. W każdym razie idę dalej. Dobra, w każdym razie plan wygląda tak, że oddalę się od tej drogi, bo może ta droga to zbyt dobry pomysł, jeżeli chodzi o ryby, nie jest. I zobaczymy dalej. Ale dalej znowu widziałem kaczki. Kaczki to też nie za dobrze. Cóż, idę dalej. Piękne miejsca. Niestety cały czas są kaczki, a kaczki to niezbyt dobre połączenie z kleniem. No i trzeba iść dalej. Idę dalej. No nie będę tutaj łowił, po prostu one tutaj pływały, pluskały i na pewno żadna ryba nie wyskoczy. No i dobra, nowe miejsce. W tamtym okazało się, że nic nie złowiłem. No ale tak zazwyczaj bywa, że pierwsze miejsce to nie jest miejscem rybnym. Zszedłem w dół, ale niestety cały czas prześladują mnie kaczki. Pływają one przede mną i uciekają coraz niżej.
Także no to nie jest za dobre połączenie kaczka plus kleń, ale będziemy próbować. Wchodzę teraz w taki bardziej leśny odcinek rzeki i być może coś tutaj się pojawi. Także próbujemy. Jest godzina 10. Mamy pierwszą rybę. No, ten to jest fajny, idzie pod prąd. Na pewno mały nie jest, jak ostatnio. Kurczę, już taki byłem zmęczony, przysypiałem. Ale wędeczka gnie się, kurde. Coś niesamowitego. Myślałem, że to uwad. No to jest, dobra bambaryła. No jest, ładny. Ładny. Dobra, chodź tutaj. Koniec, padnie. I tak cię wypuszczę, i tak cię wypuszczę. O, teraz ładny. Ładny. O kurde. Popatrzcie, taki już lepszy. Poprawię to czapę, bo mi schodzi. No popatrzcie, piękna ryba, niesamowita. A już byłem z rana taki zdenerwowany, bo wiecie, ten rolnik i w ogóle jakaś awantura. A tutaj ładny kleń, coś niesamowitego. Dobra, trzeba wypuścić rybkę. Jak widzieliście, kochani, trafił się całkiem przyjemny kleń. Pierwsza ryba i to taka ładna. Niestety w tym miejscu już trochę napluskałem, zrobiłem hałasu, więc nie ma co tutaj siedzieć. Druga ryba na pewno się nie trafi. No i schodzę w dół rzeki, będę próbował obławiać nowe miejscówki, a wy zostańcie ze mną, bo być może jeszcze wpadnie jakaś fajna ryba. No i jak widać, kochani, wszedłem na taki bardziej leśny odcinek rzeki. Jest on naprawdę piękny, coś niesamowitego. Na drzewach jeszcze jagody kaliny. Widać jakieś poprzewalane krzaki, poprzewalane drzewa, jamy bobrów. Także no, nic tylko łowić ryby w takim miejscu. Dobra, nie przedłużam, rozstawiam sprzęt, rozstawiam wędki i za chwilę będziecie obserwować wędkowanie. No niestety, ta miejscówka nie dała żadnej ryby. Było to spowodowane tym, że płynęło dwóch gości na spalinie i to na tej spalinie, którą najpierw słychać, a później widać. Także idę dalej. Zajdę niżej, może tam woda się uspokoiła i może tam jakaś rybka wpadnie. Ale zarośla. Dobra, idę dalej, bo niestety przednia miejscówka okazała się pusta. Nie wiem, czy to przez te kaczki, spalinę, motorówę, ale trzeba iść dalej. Tym bardziej, że no, teren nie jest łatwy, jak widać, ale może się opłaci. Dobrano do miejscówka, jeszcze spróbuję tutaj.
bo miejsca coraz bardziej niedostępne są, ale nie ma co się poddawać. Jeszcze 2-3 miejsca na pewno zrobię, także pod sobie chlebem i zaraz wędkuję. Dobra, jak widzieliście, całkiem fajna miejscówka. Niestety pada do tej pory jedna ryba. Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że po prostu cały czas mam do czynienia z jakimś hałasem. Jak nie goście na łódkach, to kaczki. Jak nie kaczki, to tutaj ktoś jeszcze ciął drewno, piłą mechaniczną. Ale nie poddaję się. Konsekwentnie łapię dalej. Teraz nęcę nowe miejsce i mam nadzieję, że za chwilę wpadnie jakiś piękny kleń. Dobra kochani, niestety ta miejscówka też się okazała lipą, więc nie ma co kombinować, idę w ostatnie miejsce i później już jadę do domu. Masakra, jaka tutaj jest dzicz. Totalna dzicz. Ryb może i nie było, nie zawsze jest dzień wędkarza, ale dzień uważam za udany. Pochodzić po takich miejscach bardzo spoko. Jeszcze może w jedno miejsce zajdę przy samochodzie i zobacz tam. No i dobre kochani, ostatnia miejscówka, nęcę już ją chlebem. Całe szczęście jestem niedaleko samochodu, a musiałem się tutaj przedzierać naprawdę z 500 metrów przez różnego rodzaju krzaki. Zresztą widać po moich polikach, że są czerwone i przewiane od zimna. Ale dobra, nie użalam się nad sobą, rozstawiam wędkę, łowię w tym miejscu i jak coś złowię, to wam pokażę. Taka fajtka i rzucamy. Niestety nie udało się złowić żadnego klenia w tym miejscu, ale wypad i tak uważam, że był udany, bo wpadła jedna bardzo fajna ryba, która naprawdę zadośćuczyniła mi wszystkie inne braki, niedogodności, które dzisiaj miałem tutaj podczas tego wypadu. Także kochani, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję bardzo, widzimy się wkrótce na nowych łowiskach. Ja się rozłączam, cześć i czołem, Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek.